Święty Jan Ewangelista zapisał tak: a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Z kolei Noben w orędziu z Groty Betlejemskiej tak ujmuje tajemnicę tych dni. Mówi o Bogu: narodziłem się bezsilny, mówi Bóg, abyś Ty nigdy się mnie nie lękał. Narodziłem się z miłości, abyś Ty nigdy nie zwątpił w moją miłość. Narodziłem się w nocy, abyś Ty uwierzył, że mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością. Drodzy, szanowni Państwo, proszę o przyjęcie serdecznych życzeń na święta, na nowy rok, zdrowia, radości, pokoju, wszelkiej pomyślności, rozwiązania wszelkiej trudności życzliwych ludzi. Niech Pan Bóg darzy wszystkich zdrowiem, ale też przez miłość, łaskę i radość niech zmienia, opromienia naszą codzienność. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże.